Kiedy mieliśmy okoliczność rozmawiać prywatnie przed tym spotkaniem, już wówczas przewidywałeś problemy. Co mam powiedzieć? No, czasami tak jest, że się zawodnik wie, kiedy będzie łatwy mecz, a kiedy będzie ciężki. Spodziewaliśmy się już po meczu w Katowicach, że na pewno tutaj u nas nie będzie to łatwy mecz. No i to pokazało, że pierwsze to jest to, że zagraliśmy dzisiaj bardzo przeciętnie, a wręcz pierwszą połowę bardzo słabo. Aczkolwiek też mieliśmy sytuację w pierwszej połowie, bo trochę tych sytuacji było. W drugiej już zagraliśmy troszeczkę lepiej, ale myślę, że nasza gra może być zdecydowanie lepsza. Spotkanie miało przebieg podobny do tego zremisowanego niedawno w Katowicach, 3-3. Mnóstwo strzałów, niewiele celnych do pewnego momentu. No tak jak mówiłem, w pierwszej połowie wydaje mi się tych sytuacji było więcej, nie wykorzystaliśmy, no a w drugiej praktycznie większość sytuacji, które stworzyliśmy, wykorzystaliśmy. To dało taki, a nie inny wynik. Potem wiadomo, przy naszym prowadzeniu Katowice, chcąc wygrać mecz, musieli z nami wycofać i może to nam nie przyniosło tam chyba jedną bramkę tylko, ale musieli zagrać bardziej otwarcie, to nam się opłaciło, no i wygraliśmy. Ale nie bez wpływu na waszą grę były także absencje dzisiaj. No tak, od początku Michał Marek nie grał, wiadomo, że jeszcze nie jest na 100% gotowy, nie było naszego kapitana. Życzymy tacie powrotu do zdrowia, jakby wszystko było dobrze. Nie było Aleksa, wiadomo, nie może grać drugi spoza Unii, także no, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Najlepiej zapomnieć o tym meczu i patrzeć już do przodu i wymazać ten mecz, ale cieszymy się zwycięstwa. To w ramach zapominania ostatnie pytanie. Kluczowy moment tej potyczki w twojej opinii? Na pewno czerwona kartka, nie? Bo było 2-0, czerwona kartka, strzelamy na 2-1 i też tak można powiedzieć, wtedy z przeciwnika schodzi takie ciśnienie, bo przy 2-0 jakby tej czerwonej kartki nie było, to nie wiadomo jakby się to do końca potoczyło, aczkolwiek była wiara w to, że byśmy wygrali, ale na pewno to był taki przełomowy moment, w którym daliśmy bramkę na 2-1 i potem już jakoś poszło w drugiej połowie. Powodzenia i zdrowia dla całego zespołu. Dziękujemy, Ruby. Trenerze, wyjątkowo ciężko przyszedł ten awans. No tak, no nikt nie mówił, że będzie łatwo, no to już jest w końcu gra o finał Pucharu Polski i tutaj nie ma słabe uszy, a wiemy, że Katowice potrafią postawić wysoką poprzeczkę, tak też się dzisiaj stało. No i co, no musieliśmy się dużo napracować, żeby te 7 bramek strzelić. A wynik chyba nie oddaje tak naprawdę przebiegu tej potyczki. No nie oddaje, bo powinno być z 15-2, tak mi się wydaje po sytuacjach, które mieliśmy, bo tych sytuacji było mnóstwo w pierwszej połowie, w drugiej jeszcze więcej, więc Katowice się głęboko broniły, no a myśmy musieli konstruować te akcje, więc uważam, że powinniśmy ten mecz dużo więcej wygrać, gdybyśmy byli skuteczni. Głęboko się broniły, momentami twardo, wręcz ostro. Nie, no wiemy, że tutaj AZS ma zawodników mocnych fizycznie, dobrze są też przygotowani i na pewno nie oddają pola, więc no spodziewaliśmy się tak trudnego meczu, wiedzieliśmy, że to będzie mecz fizyczny na pograniczu fauli i tyle. No, no, tutaj mogę mieć tylko pretensje do moich zawodników o skuteczność, o nic więcej, bo na pewno było, nie licząc pierwszych może 7-8 minut, bo gdzieś trudno nam w ten mecz było wejść dzisiaj, ale zaangażowanie, tempo gry, stwarzanie sytuacji i chęć do gry na pewno była duża. No i teraz cokolwiek poobijani, ale na ostatnie spotkanie fazy zasadniczej rozgrywek ligowych Dupniew. No tak, uroki Pucharu Polski, że gra się co 3 dni. Na pewno trudny przeciwnik, wiemy, że w Pniewach nigdy nie jest łatwo, no ale mam nadzieję, że te kilka dni wykorzystamy na to, żeby się zregenerować i pojedziemy tam po 3 punkty.